Serdecznie witamy wszystkich hodowców. W trzeciej części naszego fotoreportażu skupimy się bardziej na gołębiach, które tutaj kolega Marcin Kobiela ma w swojej hodowli. Wiemy, że hodowlę gołębi zaczął stosunkowo niedawno. Kupował tych gołębi dużo różnych hodowców i na podstawie tych jego doświadczeń możemy sobie teraz tutaj zobaczyć, co zostało u niego w gołębniku, a on nam opowie, od jakich gołębi zaczynał nawet. No zaczynałem od gołębi... Bo swoich, przepraszam taki... Ci, przede swoich starych żadnych nie miałeś, bo zaczynałem. Nie miałem, no. Nic, nie tam, że od taty dostałeś, od nie, ojca czy coś? Nie miałem. Bo w tradycji takich nie masz. Tata nie hodował gołębi. No nie, nie hodował. Dziadek hodował kiedyś, ale to takie... Ale nie przetrwały. Jakieś tam... No to chyba było dawno temu i... To nie, okay. Nie było gołębie pocztowe bez obrączek, także... No ale to był zaszczyp tej mojej jakiejś w krwi. Gołębie, które jakiś takich typowo hodowli, które już nabyłem, no to było... W 2009 roku, te pierwsze co kupiłeś? W 2009... Jak zaczynałeś tą hodowlę? To w 2009 to zaczynałem tą hodowlę, to jeszcze takie były gołębie różne kupowane, że tak powiem. To były gołębie nawet od jakiegoś tam przybłędy albo od hodowców jakichś, który ktoś tam mi coś powiedział, wychwalił i tak dalej i sobie ubzurałem i kupowałem. Ale to były gołębie, gdzie jeszcze potrzebowałem gołębie, a to standardy albo jakieś tam ozdobne, nie? Mhm. Typowo już jakieś tam gołębie jak kupowałem, no to było w 2011 roku i to były gołębie kupione od Karola Paszka. Od Karola Paszka, od Hansa Meyera. Bezpośrednio u Karola Paszka. Bezpośrednio u Karola Paszka. Hansa Meyera to chyba wziąłeś od Zławy, od Wieśka Bytnego. Tak, tak. On tam miał wtedy... Cały lot kupiłem wtedy, dokładnie tam. Bodajże 24 sztuki. Szałkowski tego. Ten... No. Ja. Janusz, on tam chyba u Majera zawsze on był opiekunem, to opiekunem. Łatwo było, a Wiesiek to, że tak powiem, jego kuzyn. Tak, i tam no, i te gołębie wszystkie sprzedawał, więc wykupiłem wszystkie te gołębie. I później, co, połączyłem w pary te gołębie i zaczęły się... Sprawdzać? Zaczęły się sprawdzać. No, trochę dokupowałem znowu do Karola Paszka, pojechałem, dokupiłem po wdowcach, po Płowym, wtedy jeszcze miał tego Płowego, na początku mi pokazywał tego gołębie, ja sobie tam już zapamiętałem, później zaproponowałem, że mogę kupić tego, no i tam troszkę się pomordowałem pana Karola i sprzedał mi. Tu widzieliśmy właśnie jeszcze te czerwone Płowe, co masz, to są no czerwonego to akurat kupiłem, bo sobie tak ubzdurałem, że podobał mi się, pojechałem po innego, ale tak, tego akurat sobie tak ubzdurałem, że pojechałem po innego po locie, na lot pojechałem, no i miałem kupić niebieskiego, no ale jak pokazałem mi czerwonego, no to już powiedziałem, że bez czerwonego nie mogę wyjść. No i to jest ten rodowód właśnie jego? Nie, to akurat nie. Jest samiczki innej, które ostatnio kupiłem i on akurat przyjechał, przyleciał wtedy z lotu ten czerwony, no i ja go kupiłem, tego czerwonego. To był bezpośrednio po tym 808? Po tym 808 syn, tak. No jeszcze wcześniej kupiłem samiczkę niebieską, właśnie tą 160, co tak bardzo dobra w rozpłodzie u mnie jest. Później no, jak jeszcze jedną samiczkę kupiłem z takim z 7 roku. Później chciałem dokupić samczyka, nie miał, uchował mi młodego, Płowy, okazało się znowu samica. No i właśnie wtedy chciałem samca konkretnie kupić, no i tego czerwonego kupiłem po lotach. Nie? Tu właśnie widzimy rodowody od tych gołębi pochodzących z hodowli. Tu już tego samca 4181, to jest imbret już na tego właśnie 808, to jego kupiłem już z drugich rąk po konsultacji z panem Karolem. Najpierw się wywiedziałem, a akurat młode po tym gołębiu tam ktoś sprzedawał i po prostu zadzwonię, zaproponowałem, no jakieś tam troszkę więcej zapłaciłem i go odkupiłem, nie? Czyli te gołębie, od tych gołębi Karola Paszka, od Hańca Meyera, to tak powiedzmy zaczynałeś i wtedy do tak. Tego, widziałem jak przeglądałeś, przerzucałeś, to były gołębie, widziałem Kopmana, miałeś oryginały, no to Kopmana to... Ty mówisz Leo Hermansa, to widzę Geikensa. Ale to już było później, to było w 2013 roku, wtedy jeszcze kupiłem od Latawca Kazimierza Latawca. No ale to też kupiłem dobre lotniki, nie, z wynikami. Ta samiczkę tam, która miała przez 2 lata, przez 3-30 konkursów samczyka, przez 5 lat 50 konkursów, taką samiczkę, która była w 6 roku, nie, w 11 roku chyba była 6 w Polsce, a później za 2 lata była chyba 3 w Polsce. I takie konkretne gołębie lotniki, no i z tych gołębi, no, naprawdę wybitne gołębie, no po samcu pierwszy, trzeci roczniak Polski i jakieś tam do kategorii były liczone pełne potomstwo tego gołębia, także no, bardzo dobre gołębie. Czyli te gołębie, które teraz posiadasz, takie lotniki, które ci robią te konkursy, to po oryginałach? Nie, to są pokrzyżowane już po tych gołębiach. Tak, no to po oryginałach część już jest pokrzyżowanych,
część po wdowcach już, które są, były uhodowane młode do rozpłodu, jak też spełnia mój wizerunek gołębia rozpłodowego, więc był w rozpłodzie i po tych gołębiach już tej no z paszka, te wnuki tych gołębi już są bardzo dobre lotniki, nie? Mhm. Bezpośrednio po nim był trzeci, po 160 był trzeci roczniak polski, a znowu ten... Pełny brat tego był, miał 10 wkład na 10 konkursów jako roczny. Samiczka w tym roku też 12 miał. 12 miał do G, no ale akurat nie był ten, bo 3 tylko z okręgu mogło iść, a tam akurat był chyba 15, czwarty już w Polsce miał 14 koeficent, czy 15. I te gołębie, no kurczę, tak się powiem, że z czasem wyselekcjonowywały. Już widziałem jak te gołębie powinny wyglądać, jakie one mają budowy, jak mają, co zostaje po tych gołębiach. No i do tej pory te gołębie są. No, jak w każdej hodowli pewnie wszędzie jest za dużo gołębi. No a te, co zostały, no to już albo już się bardzo dobrze sprawdziły, albo jakieś tam mam no, bardzo duże nadzieje z nimi. Nie? No tutaj właśnie widziałem, masz te gołębie, tak jak wspominaliśmy, tego Vandenabele Gabiego, masz Kopmany. Tutaj też mówiłeś, że masz gołębie Rogera Lismonta, tak? I tutaj też miałeś tam Wandajka, widzę tutaj, widzimy Kazimierza Latawca. Tutaj co, Heinza Meyera? Robisz tak, że bardziej w pokrewieństwie, czy tak, jak to dobierasz? Tak? No teraz, na początku jak zaczynałem i miałem te gołębie, to tak było przypadkowo, który mi się podobał, tak? Który sparowałem, pasują do siebie, parowałem. Ale teraz to już staram się do rozpłodu imbredować te gołębie. Chociaż no nie musi to być bardzo bliskie pokrewieństwo, bo akurat tak się nie sprawdzało, różnie się sprawdzało. Nie powiem, że jest to jakaś tam zasada, ale staram się, żeby były imbred na jednego gołębia, łączę jakiś tam zimbreduje, nie bezpośrednio brat z siostrą, czy jakiś tam jeszcze bliżej z gniazda, tylko no z dalszej, no gdzieś tam po lotnikach wyjdzie wnuk, powiedzmy na paszka razy córka tej samicy. I z drugiej jest znowu z Vandenabele, czy z jakiś latawca i takie gołębie łączę w parę i idą do lotu w ten sposób. No i jak na przykład po wdowcach zostawiam, no to też jak już łączę te wdowce, nawet w tym roku były rozdzielone, od razu nie były połączone w pary, tylko gdzieś po 2 tygodniach. Dlatego te niektóre młode są takie późniejsze, były połączone w pary. Połączone było też jakieś tam pokrewieństwie, troszkę dalszym, albo już jakieś tam typowo lotniki, co się sprawdzały i gołębie leciały z tych gołębi. Nie? Czyli te, które widzieliśmy w wolierze tam wcześniej, kiedy oglądaliśmy gołębniki, gołębie, to były gołębie nie z takiego żadnego przypadkowego połączenia? Nie, to były wdowce, tak, to były zostawiane no, z tego oddziału Szydłowiec, to tam było parę tylko tych wybitnych gołębi połączone, ale tak to naprawdę to one były później jako na mamki. A te gołębie najlepsze, które najszybsze konkursy robiły, no to były połączone z pokrewieństwa, dobry z dobrym i albo jakiś tam, jak na przykład roczniak był, jakoś tam jeszcze się nie wybijał szpicowo teraz w tym roku, ale no z tej rodziny był, które już tam dobrze przekazują, no to był łączony na przykład na jakąś tam samiczkę, akurat gdzieś tam dalsze pokrewieństwo, ciotkę i tak dalej. Nie? I tak samo w tym czasie były rozpłodowe, jeszcze miały jajka, też były przeparowane i były połączone w jakiś tam, no co tam się sprawdza, nie? Tutaj masz jakieś sygnały, bo wprawdzie nie, z tego co słyszę, to nie masz takiej, że dawno mogłeś sprzedawać gołębie. Masz jakieś sygnały, że już ktoś te gołębie nabył, ma jakieś sukcesy? Ja mam nawet, mogę powiedzieć. Nie, to powiedz, nie chcę tego reklamować, ale mam. Nie chcę, tam, ale powiedz mu, bo chodzi o to, że miał, tutaj... Marcin ma w Szydłowcu 2 pierwsze lotniki, a ja mam trzeciego, ale ten trzeci się wywodzi z jego gołębi. Mhm. Choć już od niedawna i u mnie ja już zaczynam tam, że to są też te gołębie właśnie, co mówiłeś, ty główne, bo słyszę to tak, Paszek, Karola Paszka, tak, i... Ja mam ten czerwony samczyk właśnie, jest trzecim roczniakiem w oddziale Szydłowiec i wywodzi się od Marcina. Też miałem na młode 3 pierwsze gołębie i też jest z Marcina gołębi. I no właśnie, też, no, on akurat... No, ja nie chodzę przy gołębiach po prostu, wstawiam wodę, sypę jeść i wychodzę, bo nie mam czasu na oblu i tak dalej, latają sobie same, a mimo to tam szpicowo potrafią mi usiąść. No i jeżeli zna jakieś, są te, jakieś triki w tym, no to akurat on wszystko to zna. Chociaż tam te triki to są różnie, uważam, że nie ma żadnych trików, tylko po prostu systematyczność prowadzenia. No i on niby prowadzi to samo, te gołębie. A te gołębie siadają, akurat pokazują się najlepsze lotniki akurat z gołębi, które i u mnie się sprawdzają, tak? Mam właśnie takie gołębie, które skądś tam mam, jakichś tam pozostałych hodowców, no to przylatują, bo przylatują, tak? Ale już szpicowego konkursu nie zrobię. Czyli ta selekcja, widzę, mi się sprawdza nie tylko tutaj u ciebie, a nawet te potomstwo, które u siebie masz, po tych gołębiach też właśnie dobrze lata. Też, nie tylko tutaj. W oddziele też są już takie gołębie. Na Mizeli też tu miał pierwszego już na młode. No, jeszcze który pierwszy siadł na teraz, bo i to ma na obrączce mojej. W zeszłym roku najlepszy młody też był u
nas u kolegi z Radomia, u Piotrowskiego Mateusza. Tak, nagroda nawet akurat była. Akurat... Też był z Marcina Gołębi, także już się pokazują. Najlepszy, 3 razy pierwszy u niego na Gołębniku siadł i był na jako, i w sekcji była nagroda 2000 zł za najlepszego fondana przez sponsorów. I akurat się okazało, że on był w sekcji, no i w oddziele najlepszy później. Nie? A zaobserwowałeś też, że te nowe właśnie nabytki, o których tutaj wspominaliśmy, też tutaj ci wzmacniają hodowlę, czy nie, jeszcze nie miałeś możliwości, bo tu widzę, jak tak mówię, te Vandenabele, kopalne, bo to są gołębie. Nie, Vandenabele to wszystko, co się... teraz to są, nie? To są gołębie, które ja już tam, jak już wcześniejśmy rozmawiali, mówiłem, że no, w każdej hodowli jest gołębi sławnych potomków i tak dalej, jest multum, no, ale ja uważam, że to wszystko jakoś gołębi, to robią konkretne gołębie. No, selekcja tych gołębi i te, co u mnie akurat zostały, te gołębie, no to które się już naprawdę sprawdzają, nie? I to tak, no, nie jak ktoś tam mówi, że sprawdzają się, dobrze lecą, ale lecą, okazuje się, że siada albo pierwszy na gołębniku, albo gdzieś w sekcji, no ale tu się no, raczej sprawdzają na skalę Polski, tak, te gołębie. No i już, no z Vandenabele akurat gołębi, no to miałem te gołębie, sprzedałem już, chyba jedno to oryginał, mi została samiczka, bo mam, nahodowałem chyba, nie wiem, z 15 potomstwa tych gołębi, już się właśnie w rozpłodzie sprawdzają. Uważam, że te gołębie były, jeszcze starą taką samiczkę miałem, oryginał. Z jakiej linii to jeszcze masz, przepraszam? Z Brixema. A Brixema. No jeszcze starej linii, wiedziałem co mam, uhodowałem sobie młodych, osobno było w celi trzymane, więc na pewno jakieś tam 100% pochodzenia mam i takie gołębie już się sprawdzają, no, a te, które już mi są niepotrzebne, które jakieś tam pieniądze się odzyska, no to sprzedałem i już, nie. No, czyli to, co tutaj masz w tym, to są te takie po dużej selekcji już dokonane, czyli tu mamy, widzimy, to Rikulski. Tak, akurat, no to z każdym można coś mówić. Po tym akurat był najpierwszy młodek i za rocznego leciał. No Rikulski piąty... chyba też ma Vandenabele dużo. Tak, Vandenabele. No. Vandenabele, no, no. Najpierw piąty w standardzie był za młodego gołąb, nie, w Polsce. No z każdego gołębia tutaj coś można, ten tutaj czerwony znowutek. Tutaj Center, to jest gołębie, to jest od Ludoklasen z Widze tam tak, jest, tak? Od Zida, z gołębi. To kupiłem na takiej aukcji tego gołębia, nie? No, Kopmany oryginalne widzimy. Kopmany oryginalne, teraz od Josatona, samiczka. No i oczywiście Karol Paszek widzę. Karol Paszek od Wicherta, gołębia, to akurat Janusz Szalkowski mi wybierał te gołębie, parkę mi kupił, akurat jechał z... Zgadaliśmy się i mi kupił bardzo piękne gołębie, nadzieje bardzo duże. Już te młode też... No, też Hulsa masz, widzę, tak. No to jest właśnie ten Geikensa, René Geikens, tak? Tak, to jest ten po tej złotej parze jego, nie? Van Dijk, widzę. Oryginalny Van Dijk, Inbred na Kanibala. Czyli tu widzimy spotkać mu Rogera Lismonta. Rogera Lismonta są, no to te właśnie z tej samiczki znowu Rogera Lismonta jest... Ale to się... Roger Lismont pamiętam, że tą Sfinekę tej linii, jest Sfinekę Fervorta? Tak, Sfora Fervorta. I samiczka ta, która mam tą 513, która mi dała tego roczniaka 2250. Później się okazało akurat no właśnie na aukcji nasze gołębie, akurat pojawiło się, że była matka tej samicy. No nie za nieduże pieniądze, z 2005 roku, do tej pory ona się lęgnie, ta samica 279, przez przypadek przeglądałem, akurat kupiłem tą samiczkę. No my tam wtedy z Folara Rogera Lismonta wspólnie chyba z Grzegorzem Nowickim byliśmy tam, z Grzegorzem, no to tam on właśnie ma dobry kontakt, do tej pory są te gołębie. Hodowca wprawdzie już chce likwidować pomału, bo on choruje na płuca, ale ciągle jeszcze jakieś się gołębie pojawiają. Bo mam też samca, kupiłem właśnie tą 513, kupiłem od Leszka Pilesiaka i kupiłem samczyka wtedy tak samo, takiego sprawdzanego z rozpłodu tego samca. I także ten samiec, ta samica, matka tej 513 była połączona z pełnym bratem tego mojego samca, co kupiłem od Leszka Pilesiaka. I tak już poimbrodowałem tak samo te gołębie. Teraz akurat tak jak mojego kolegi z Woleniu, ta samiczka jest tam sobie, wypożyczyłem ją, sobie ciągnie młode. Także no. Tutaj z tych gołębi, które tutaj nam pokazujesz, masz wyhodowane młode też, które, bo tam są i po lotnikach, i po rozpłodowych gołębiach. Tak, i po wdowcach. I teraz tam wiadomo, że ceny będą zróżnicowane, na stoiskach będziemy mogli zobaczyć je, oglądać ich rodowody. A tutaj które byś tak szczególnie polecił na przykład uwadze hodowcom, którzy zaczynają hodowlę na przykład? Albo chcą sobie wzmocnić swoją? To znaczy tak, no ja bym polecam gołębie, znaczy te, które są u mnie sprawdzone, no to tak, różnią będą się różnić cenami te gołębie na pewno, ponieważ rodowód, jeden może mieć, dwa gołębie mogą mieć ten sam rodowód, ale mogą mieć inne budowy, tak?
No ja przywiązuję akurat wagę do tego i pewnie jednego bym wziął do rozpłodu, dla siebie u siebie przeznaczył, drugiego nie. I ten drugi, powiedzmy, może z tym samym pochodzeniem być tańszy. No wcale nie spodziewałem, że on może być gorszy, no bo nikt nie jest w stanie, żeby to przejrzał tego gołębia na wylot. Ale no, jakieś trzeba mieć kryteria swoje, żeby ten, bo to jakby nie mieć kryterii, to trzeba wszystkie trzymać i się udzić, że coś będzie, tak? Ale no, no, te gołębie, które są, zostaną tam, opisy wszystkie będą w rodowodach. Najlepiej dobrze się wczytać. Są to, to co jest tam napisane, raczej są, jest to konkretnie z listy spisane, nie jakieś tam wymyślane z powietrza dopisywane, tylko co, jakie konkretne wyniki, czołowe konkursy mają gołębie albo potomstwo z tej rodziny i te gołębie po prostu się sprawdzają. Tutaj te żółte, przepraszam, ja jeszcze tak patrzę, Reinhardt Mill, gołębie, to są Leo Hermansy. Leo Hermansy to są. To inbredy widzę akurat na, z Olimpiadę 03. No, to są akurat Leo Hermansy. To też masz kolegę to właśnie dokupiłem, z Bryszka, no bo... Zbigniew Dyk, to kolega tak, z którym właśnie zakupy tak, dokonujesz tam. Które w Holandii dokupuje. No i sprezentował mi, Zbyszek Dyk mi sprezentował gołębie akurat właśnie w 2013 roku. No i po nim akurat po tym gołębiu uhodowałem właśnie z córką paszkowej 160. Uhodowałem pierwszego roczniaka Polski był, no. Popatrzmy. Ale tutaj. Remans jeszcze tak, jest, mamy. No to po tym jestem, to samiczka stara. No. Czy tego gołębia, którego pokazywałeś nam, wolę, że jakieś potomstwo też będzie na sprzedaż? Tak. Potomstwo, nie no to mam, to on jest ojcem tego samego 2250, który tam no, być może, że będzie wysoko na olimpiadzie. On był pierwszy, ten, dwa razy, pięć razy pierwszy w tym roku i raz piąty, z czego piąty był, wyprzedziły go, to był typowy lot pod samicę. Przyleciało cztery, najpierw dwie samice, później dwie samice przyleciało, no i okazało się później, on dopiero przyleciał. I później znowu samice siadały, nie? Typowo lot pod samicę, no to wtedy był piąty, wyprzedziły go cztery moje samice i po nim będzie cztery gołębie pełne bracia, samczyki to są trzy, tak? Dwa. Dwa samczyki to są. No i dzieci, no dzieci były też akurat, bo później już jak zaliczył do loty, do kategorii, do kategorii H, no to był połączony na Ogiera. Część tam już sprzedałem, był z 160, był tam z siostrami, był z taką właśnie z tej starej Wandenabeli dobrą lotniczką, taką 40-15, która ona znowu była z tym samcem, jakby z samcem od Lismonta Rogera. Z Fineki, co od Leszka Pirysiaka go kupiłem. No i takie poimbrodowane, no tych młodych tam nie wiem ile, z 8 jest? No na pewno, jest po jego pełnej siostrze i po pełnym bracie też jest. No i takie gołębie będą, będą no, do sprzedania. Nie? Będzie mogli na stoisku no zobaczyć. No i po pełnym właśnie, no pełne bracie, po synie, ale to jest imbredowane, także no. A życzymy wszystkim, żeby też przypomnimy, kolega Marcin w tych dwóch oddziałach, który lotuje, oddział Radom i oddział Szydłowiec, 25 pierwszych konkursów w tym sezonie. No teraz będziemy, znowu już jeszcze ten drugi oddział, rejon się znowu rozleciał, w tym roku 17 już będziemy, okazuje się, że będziemy lecieć znowu z innym rejonem. Z oddziałem Przysuchą i Białbrzegami. Nie? Akurat no, maratony musimy lecieć około 40-50 km dalej, no, ale no, nie będzie wyjścia, bo no, nie chciałbym nikt z nami lecieć w rejonie, więc akurat tak się złożyło, że Przysucha i Białbrzegi się doszli do porozumienia. No i zawiązaliśmy rejon. Będziemy mogli w przyszłym roku zobaczyć, jak się te gołębie z hodowli tutaj kolegi Marcina Kobieli tam w tych oddziałach i w tym rejonie prezentują i jakie konkursy zdobywają? No w dwóch tych różnych rejonach no, było bardzo dobrze. Później był drugi rejon, niby miał być mocniejszy, a i tak jeszcze lepszy wynik w ten wykręcony, więc zobaczymy teraz jak będzie. Tak. W rzeczywistości to koeficjent B powinien być 27, a jest 29. No albo, z gorszym koeficjentem daliśmy dwa. No WA też było, tam było około 50 było WA, no, ale to też no, wolałem w B kategorii wybrać. A WA po prostu wtedy wyszedł większy, nie? No, także na razie dziękujemy bardzo. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia stoiska na targach w Kielcach. Tam będzie można bezpośrednio z kolegą Marcinem, Michałem porozmawiać, dowiedzieć się coś więcej o tych gołębiach, a oni na pewno też doradzą, którymi gołębiami się hodowcy mogą zainteresować. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot. Tutaj właśnie, nie jeszcze, tutaj teraz przerwij na chwilę, zobaczmy.
Tutaj akurat trafiliśmy, bo robiliśmy przed chwilą tutaj właśnie zdjęcia gołębi z drużyny GMP, znaczy nie, to były drużyny z klasy B, tak? Tak, z kategorii B. U kolegi Marcina jesteśmy w tym pomieszczeniu, co pokazywaliśmy, gdzie są puchary różnego rodzaju, oczywiście nie są wszystkie. Marcin trzyma teraz... Zeszyt już za notę zakupione na 2017 rok. A to są te wcześniejsze lata? Nie, nie, to są nowe na 2000. Aha. Tutaj, ale to są dla już a tutaj masz etapy. Gołębia, którego nie jest w drużynie GMP, tego, pardon, kategorii B, tylko gołąb rozpodowy, to jest Karola Paszek oryginał. Tak, to jest pełna siostra... Z 2009 roku. Tak, pełna siostra 160. Pan Karol mi ją odsprzedał. Bo tutaj jeszcze chciałeś coś wspomnieć o tych gołębiach a propos? Znaczy no, jeszcze o nagrodach. No, w tym roku, jak mówisz, wcześniej wspominałem, 6 gołębi będzie reprezentowało okręg Kielce na wystawie ogólnopolskiej. No ja tam grałem tych gołębi bodajże 20 na wystawę. 25 na wystawę dałem gołębi. Te 25 gołębi zdobyło w standardzie i w sporcie łącznie 20 nagród. Także taki to... No, to jest to, co zapomnieliśmy jeszcze wspomnieć właśnie na filmie, dlatego to jest sobie przy okazji, kiedy kończyliśmy robić zdjęcia tym gołębiom z drużyny kategorii B, która tam mistrzowski tytuł zdobywa. Też przy okazji zobaczyliśmy, jak tutaj sobie ułatwia życie kolega Michał. Właśnie Michał, mamy tutaj jeszcze przy okazji tego zaopaliśmy się na gołębia, oglądać możemy z rozpłodu kolegi Marcina. Bardzo podobna do 160 właśnie. Drobniutka taka samiczka. Tutaj takie piórka. Ale za to ładnie też złożona taka jest. O. Można powiedzieć, że klasa też gołąbia. Także dziękujemy na razie, do zobaczenia, dobry lot. Dziękuję.